Moi kochani, witam Was w nowym 2022 roku i życzę Wam. Niech ten nowy rok będzie dla Was pełen ciepła, radości i przyjaciół, z którymi będziecie oglądać kanał Stawiarstwo. Dzisiaj będzie o minogu, z wyglądu przypominającego węgorza, jednak nie będącym rybą. Minóg. Bardziej prymitywne stworzenie wodne od ryb. Zaliczane do gromady minogokształtnych i rodziny minogowate. Występuje w wodach słonych i słodkich. Są minogi pasożyty i niepasożyty. W Polsce występują cztery gatunki. Morski, rzeczny, strumieniowy i wymienia się też minoga ukraińskiego. Minóg morski. Pasożyt, żerujący na rybach, przysysając się do ich ciała i odżywiając się krwią. W jamie gębowej znajduje się gruczoł, którego wydzielina uniemożliwia krzepnięcie krwi. Ofiarami padają głównie dorsze, łososie i węgorze. Jest największym z minogów. Dorasta do 3 kg i do 120 cm długości. Ciało wężowate. Otwór gębowy w postaci dużej przyssawki. Tarło odbywa w rzece lub jej ujściu od maja do czerwca. Samica składa do 250 tysięcy jaj. W czasie rozrodu nie pobierają pokarmu. Po odbytym rozrodzie minogi giną. Minóg rzeczny. Pasożyt. W jamie gębowej znajduje się gruczoł, którego wydzielina uniemożliwia krzepnięcie krwi. Dużo mniejszy od minoga morskiego, posiada wężowate ciało o długości od 40 do 50 cm. Pokryte miękką skórą, wydzielającą śluz. W okresie tarła na wiosnę, wpływa do rzek. Samica składa w gnieździe od 10 do 25 tysięcy jaj. Po czym, osobniki dorosłe giną. Minóg strumieniowy. W jego przypadku nie jest pasożytem. Po wykluciu z jaj, minóg przyjmuje formę larwy, tak zwany ślepiec, i przez około 4 do 5 lat odżywia się mikroorganizmami, glonami i detrytusem. Po tym czasie larwa przekształca się w dorosłego i mniejszego minoga. Dorosły minóg strumieniowy nie żeruje i zanikają mu jelita. Zaraz po metamorfozie przystępuje do tarła. Jaja w ilości około 1000 sztuk samica składa w przygotowanym gnieździe. Po odbytych godach minogi giną. W Polsce minogi są pod całkowitą ochroną, a minóg ukraiński pod częściową. Mięso minoga jest bardzo tłuste. Ma bardzo delikatny smak i jest uważane za przysmak. Jest tak tłusty, że w przeszłości używano wędzone minogi jako świeczki do oświetlania. Uwaga! Ciało minoga pokryte jest śluzem, który jest trujący. Tym ostrzeżeniem zakończę temat minogów. Dziękuję za Wasz poświęcony czas i zapraszam na następne programy. Oczywiście proszę o uwagi w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało, to proszę o subskrypcję i polubienia.